Radio Kraków. Radio Kraków. Trochę zabrzmiał, jakby to John Mayer, bohater naszej płyty tygodnia, zagrał w tym dżinglu na gitarze. Być może. To już 16 minut po 15, czas na Radio Stradę w Radiu Kraków. Marcin Koczyba, dzień dobry. Dzień dobry, a nasz ekspert w studiu, Łukasz Kiełbasa, 44 Detailing, czyli będziemy rozmawiać o czystości, higienie i zapachach w samochodzie. To bardzo istotne, teraz lato, więc jeździmy z pozamykanymi oknami, no i to powietrze krąży wewnątrz. Często obieg zamknięty, no i więc warto by wszystko. Było, żeby trochę jednak zadbać o to, co nam tam pachnie lub nie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przede wszystkim warto by było pomyśleć o tym, co nam dokładnie krąży, a raczej przez co krąży, bo całe to powietrze, które mamy w samochodzie, przechodzi przez mnogą ilość filtrów. Mhm. Począwszy od kabinowych, które tak naprawdę są najczęściej zapominanymi wbrew pozorom filtrami, jeżeli mówimy o samochodach używanych, bo jednak w ASO gdzieś tam to wymieniają w całym pakiecie, żeby dobrać do ceny, trzeba coś dobić, więc filtr kabinowy. Ale w samochodach używanych jest on niestety rzadziej i bardziej sporadycznie wymieniany i tutaj musimy pamiętać o tym, że całe powietrze praktycznie z kabiny przechodzi nam przez ten jeden konkretny filtr. No i teraz jak on jest przepchany, to oczywiście jest wolniejsza wymiana tego, co nam tam krąży, bo wiadomo, jest zapchany i nie ma takiego przepływu powietrza. Zdarza się tak, że w samochodzie rozleją nam się różne świństwa, a to na przykład jajecznica nam się zrobi z jajek, które zostały zakupione, albo rozleje się mleko, albo różne inne rzeczy, które naprawdę psując się, wytwarzają fetor niemalże. Jak sobie z tym radzić? Jeszcze z tych ciekawych zapachów jest mięso, które na przykład wygrzewa mięso. Się dość mocno. Takie zwykłe, surowe mięso, które leży gdzieś tam i zaczyna się wygrzewać. I wychodzi potem drzwiami, puka i mówi tak, otwórz i idę. Dokładnie, on woła game over. Ale efekt... Obca cywilizacja. Tak, dokładnie. Nie, trzeba zastanowić się przede wszystkim na tym, co wozimy w jakich miejscach, tak? Mm-hmm. To, że mamy szelki w bagażnikach do załadunku i to poprawia bezpieczeństwo, to też poprawia troszeczkę komfort naszej jazdy, bo jeżeli nam to wszystko się porozrzuca czy porozlewa, no to mamy tak zwany klops. Jeżeli już mówimy o organizer mieście. Tak zwany w bagażniku. Dokładnie. By się przydał. Skrzyneczka, do której to wkładamy i to wszystko nie lata, a jak się rozbije, to skrzyneczka się pobrudzi. Tak, a skrzyneczkę wyjmiemy, wymyjemy. Nawet wyrzucimy, bo jak ona kosztuje tam 20 zł, to pal 6. Ale pierwsza rzecz, nie wozimy zakupów w kabinie, na tylnym siedzeniu albo między siedzeniami. Albo między siedzeniami. Naprawdę te siatki, które kupujemy, czy dostajemy w jakichś marketach, nie są nazbyt trwałe, są biodegradowalne, niebiodegradowalne i tym podobne. Efekt finalny jest taki, że niestety one się dość często rozrywają i część naszych zakupów, mimo że wydaje nam się, że je wyzbieramy spod foteli gdzieś, gdzie wyfruną w trakcie dohamowania, czy ewentualnie momentu wyjmowania siatki, nie znaczy, że je wyjmiemy. Takie jabłuszko gdzieś tam się potoczy, śliweczka. Jabłuszko to jeszcze jest w miarę łatwo wyciągnąć, ale na przykład właśnie jajka, które gdzieś tam ewentualnie mogą się rozbić, czy różnego rodzaju płyny, nazwijmy to w ten sposób. Mieliśmy ostatnio klientkę, której rozlał się płyn do czyszczenia ubrań. No to niby z jednej strony w sumie no to nie problem wyczyścić, tak? Ale z drugiej strony to był koncentrat i tego było tak dość sporo i efekt finalny był tego taki, że niestety pieniło się chyba dobre praktycznie półtorej godziny. Wybieraliśmy dopiero z tkaniny ten preparat, który miał niby czyścić, a sam sobie pozostawił plamę ze względu na to, że został osad boczny. Znam faceta, który wiózł 100 jajek na wesele. Oj. I miał drobną kolizję. Auto bardzo nie ucierpiało, za to jajka wszystkie niemalże. Nie wiem, czy 20 zostało całych. No to i tak to wszystko naprawdę wnętrze do wymiany. Tak, to w ogóle katastrofa była z tym autem. Tam tapicerkę zdejmowali, no robili co mogli, ale to się nie dało, bo to wyszło już w takie zakamarki, że naprawdę to już katastrofa, niestety, nie? Niestety jajko, a tak zwane potem zbugi kiedyś na to się nazywało. Niestety... Zbóg przeciwdrapieżny. Tak. Niestety nie za bardzo da się czasami wejść wszystkie zakamarki. Pamiętajmy, że człowiek jest ludzki i nie wszędzie już gdzieś tam swoje palce wciśnie. To, że mamy chemię i mamy wszystko, to nie znaczy, że da się zrobić cud z każdego samochodu. Więc to apel raz jeszcze, żeby wozić to w miejscu takim i w taki sposób, żeby to się nie rozlało. Mamy oczywiście też takie przypadki, kiedy jedziemy gdzieś tam na wakacje, dzieci coś tam jedzą, coś gdzieś upadnie, coś się gdzieś wgniecie, tu kawałek hamburgera, tu kawałek frytki, tu coś tam. Takie rzeczy na pewno w autach się znajdują, prawda? Znajdują, to jest mało powiedziane. One są, po prostu one tam żyją. Żyją. Warto sprawdzić też miejsce, na przykład w wielu samochodach tylna kanapa podnosi się. Wbrew pozorom ona nie jest na stałe, da się
ją podnieść, uchylić czy złożyć oparcia. Warto poprosić czasami, nawet przy zwykłych kompletach, dorzucić tam te parę złotych, powiedzmy, w miejscu, w którym czyścimy regularnie nasz samochód, żeby jednak tam też zaglądnęli, bo wiadomo, no, przy standardowych kompletach to jest różnie na różnych, w różnych miejscach. Nie za każdym razem da się wszystko zrobić w jakimś tam określonym budżecie czy czasie. I warto raz chociaż w roku zrobić takie generalne, ale generalne sprzątanie samochodu. To jest naprawdę nie aż taki problem, a naprawdę będziemy zdrowsi, bo to wszystko się unosi w tym samochodzie. To z powrotem wszystko wraca do tego filtru, o którym wspominaliśmy na początku, i zaczynamy kółko. Są też takie zapachy trudno usuwalne, no przepraszam, jak na przykład dziecko zwymiotuje w trakcie drogi, bo ma chorobę lokomocyjną, czy jakieś inne rzeczy, to nie ma co tego wywabiać na własną rękę byle czym, bo możemy sobie uszkodzić tapicerkę na poważnie. Niestety tak, pamiętajmy, że w naszym żołądku jest kwas, więc kwas różnie działa na tkaniny, nie ukrywajmy. Mieliśmy też przypadek, w którym... chipsik tak zwany, czyli no, wśród osób... Siusiu? Nie, chipsik to jest określenie na dzieci w samochodach tak zwane, tak? Jeżeli jest wjeżdża samochód na halę, to jest, chłopaki po prostu między sobą pytają, jest chipsik? Tak, jest. Mhm. Czyli znaczy będzie dużo sprzątania z tyłu. Mhm. Natomiast dziecko niestety niefortunnie trafiło idealnie w sam środek między fotele pasażera i kierowcy, w sam wlot powietrza. Uj. Demontaż całego wlotu powietrza, wypieranie i wyczyszczenie całego tunelu powietrznego, troszeczkę to zajęło. Ale trzeba to zrobić, bo to nie ma, nie warto. Są też takie różne, na stacjach benzynowych można kupić środki do czyszczenia tapicerki. Ja to kiedyś dawno temu użyłem. I jak? O, nigdy więcej. To już się niczym nie chciało domyć. One jak są z taką szczotką, tak, to z taką szczotką, nie? To jeszcze jest wariant taki, że masz taką dyszę jak od odkurzacza i to daje ci taką piankę jak do golenia. I to niby się wchłania i niby genialnie czyści. Tak, rzeczywiście potem... to jest zrobione hipotetycznie, na bazie tak jak my mamy produkty, natomiast skład tego jest znikomy. No i to jak się już wprasuje w tapicerkę razem z brudem, który się rozpuści, to naprawdę usunąć ciężko, wiem, bo kilka razy miałem praną tapicerkę i to nie chciało schodzić. To było rzeczywiście nieszczęście jakieś, no ale naszło mnie, że tak sobie sam posprzątam ładnie. Warto też pamiętać, że nawet jeżeli już to staramy się robić, to odkurzacz na stacjach benzynowych nie jest najlepszym odkurzaczem do wyciągania wody, czy ewentualnie jakichś pozostałości po za to drobne środkach. Świetnie wyciąga, zauważyłem. Tak, to ma tendencję. Bilon po prostu wchodzi, to jak to jest chyba w ogóle na to zrobione, żeby tam, wiesz, niby tam wrzucasz 2 zł, ale w gruncie rzeczy 15 cię to kosztowało. Dokładnie, mniej więcej. Tu wciągnie, tylko słyszy jak leci. Tak, tak. Jak Casino Royale. Kolejna sprawa to auta popowodziowe. Dziś jest też ostrzeżenie przed ulewami. Widzimy w telewizji kupę samochodów, akurat nie w Krakowie na szczęście, ale gdzieś tam w północnej Polsce były już przypadki, widziałem w wiadomościach, auta, które wjeżdżają w kałuże. I widać, że to przecież ta woda jest głęboka. Facet jedzie autem, ta woda aż pryska na przednią szybę, bo przelewa się przez maskę i jedzie te 34 twardziel. Ja już pomijam, że jak silnik wciągnie wodę, to jest po silniku, bo rozwali po prostu cylindry, bo tego nie wytrzymają, jeśli zaciągną wodę zamiast powietrza, bo woda się nie spręża. Ale też są inne straty. No, znam przypadek, kiedy po wjechaniu w kałuże zniszczeniu uległ wentylator od chłodnicy, bo tam się dostała woda z piachem i się zatarł. Po prostu. Nie wiedziałem, że takie rzeczy są możliwe, ale jak się okazało, jednak tak. To jest w miarę drażliwe miejsce, mianowicie tam są łożyska bezpośrednie, które niestety zacierają się, jak tam dostają. I tak się stało i trzeba było cały wymienić. Ale powiedzmy sobie, jeśli już zdarzy się takie nieszczęście, że ta woda nam się dostanie do środka, taka właśnie no, powodziowo-ulewowa, da się to jakoś wyczyścić? I usunąć smród, bo to jest ciężka sprawa. Do środka wnętrza samochodu, jeżeli nam się dostanie, jak najbardziej jesteśmy w stanie się tam tego wyzbyć. Tak? Mhm. To jest dość żmudna robota, nie można liczyć na to, że to będzie zrobione w ciągu jednego dnia, bo tak naprawdę tego typu proces trwa nawet czasami do tygodnia czasu, z tytułu tego, że to nie jest jednorazowe pranie. Tak? Suszenie, pranie, czyszczenie. I to już, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest na zasadzie, że odpalamy samochód i grzejemy w środku, żeby było ciepło, tylko to już wkładamy farelki przemysłowe do środka, które mają wygrzać rzeczywiście ten samochód, utlenić całość tego zawartości tak naprawdę, tego piasku i mułu, który naciągnie nam razem z wodą. Dopiero następnie to wszystko wykurzamy i dopiero pierzemy. I tak naprawdę tą kombinację poprawiamy parokrotnie, aż dojdziemy do efektu finalnego, którym po prostu jest klient zadowolony i jest adekwatny do tego, co chcieliśmy osiągnąć. Problem zależy tak naprawdę od tego, w jaki sposób to auto zostało zalane.
I czym? Bo jeśli to jest czysta woda po deszczu, to jeszcze pół biedy, ale jeśli nie, to jest to woda powodziowa, która, w której jakaś chemia płynie, szamba, nie szamba, to to już jest chyba trudniejsze. A mówię o tym problem. Nie bez kozery, dlatego że lato i znowu będą samochody powodziowe przyjeżdżały do Polski. Eksperci radzą, żeby w ogóle takich aut nie brać. No ale wiadomo, że one są tańsze, jeśli noszą takie ślady. Czy... No właśnie z tym słowem tańsze bym się pokusił jednak nie. Bo handlerzy wyszli już z założenia, że skoro to jest tańsze, to znaczy, że ktoś już czegoś się będzie doszukiwał. Ceny są praktycznie identyczne. Aha. To już jest, doszło do tego stopnia, że naprawdę sprzedają auta powodziowe, czasami nawet w wyższych kwotach, bo są wyczyszczone idealnie i ludzie przyjeżdżają, myślą, Jezus, świetne zadbane auto. No nie zupełnie. I tu jest kwestia przede wszystkim też z prądem związana, bo te wszystkie styczniki, które są, one jeśli dostanie się do nich woda, to zaczynają kolodować i diabli je wezmą po jakimś czasie. I to są ogromne koszty. Ale pomijając to, załóżmy, że ktoś nie zasunął szyby albo miał kabriolet otwarty i mu napadało. No to się zdarza. To się zdarza i to można sobie z tym poradzić, prawda? To nie jest chyba wielki problem. Pamiętajmy też, że kabriolety są w troszeczkę inny sposób robione. One może nie tyle, że mają przewidziany sklerotyzm, natomiast... Ale mają dziurę w podłodze i odpływa woda, tak? Dokładnie taką jak w wannie mamy. Widzimy, jak Clarkson miał dziurę w Tawrii i łowił ryby na jeziorze. Tak, więc tu chyba też taka opcja. Nie, one są oczywiście troszeczkę bardziej przygotowane na to. Z reguły zauważmy, że w większości kabrioletów jest na przykład skóra, a nie tekstyl, żeby właśnie nie nasiągał wodą. No i takich zabezpieczeń jeszcze to jest. To skóra jest lepsza, jeśli chodzi o takie rzeczy? Jeżeli chodzi o kabrio, zdecydowanie tak, bo pamiętajmy, że nawet we własnym użytku jesteśmy w stanie po prostu wziąć szmatkę i przeczyć zwykłą, czystą wodą i wszelkiego rodzaju zacieki wstępne, nazwijmy to w ten sposób, powinny nam zejść, jeżeli w miarę regularnie pielęgnujemy sobie skórę. No i musimy już kończyć, a ja bym jeszcze tak z 30 minut cię popytał, bo dużo ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiadujemy, to musisz przyjść niedługo. Dobra. Nie chcę cię martwić. Łukasz Kiełbasa, 44 Detailing, był dzisiaj naszym ekspertem. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.